Poniedziałek, 13 dzień czerwca, Krzysztof Bąk, witam i zapraszam na informacje telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Czy gorzowski szpital naraził zdrowie i życie pacjentów? Chętnie byśmy widzieli Państwa urzędników z NFZ-u, którzy byliby tutaj w szpitalu, wytłumaczyli pacjentom, dlaczego ograniczają dostępność do specjalistów, dlaczego coraz mniejsze limity są na leczenie. Ludowcy obchodzili swoje święto. Chcemy dodać koniczynkę do herbu Gorzowa, bo tam jest 3-listna koniczynka. Niech będzie 4-listna koniczynka. Wojewoda nie chce wulgaryzmów na stadionach. Czy w gorzowskim szpitalu doszło do narażenia zdrowia pacjentów? Jeśli tak, to kto jest temu winien? Na początku czerwca w lecznicy tworzyły się długie kolejki do rejestracji. Osoby w nich oczekujące chciały zarezerwować termin wizyty u specjalistów. Władze szpitala i NFZ wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością. Teraz sprawą zajmie się prokuratura. Chcemy, aby prokuratura sprawdziła, czy ta sytuacja, która miała miejsce na tydzień temu w szpitalu, konkretnie chodzi o rejestrację pacjentów, czy ta sytuacja w efekcie mogła narażać zdrowie lub życie pacjentów, bo my uważamy, że tak. No nie wiem, czy słusznie to rozsądzi pan prokurator, natomiast no, uważam, że jest to jakieś duże nieporozumienie. To jest próba przerzucenia odpowiedzialności na szpital ze strony NFZ-u. Natomiast no cóż, no, czekamy na wezwanie do prokuratury. Wtedy złożymy stosowne wyjaśnienia i mam nadzieję, że pan prokurator podzieli nasze spostrzeżenia co do całej zaistniałej sytuacji i że zakończy się to umorzeniem. Sytuacja taka, jaka miała miejsce, czyli odsyłanie pacjentów, którzy mieli skierowanie wystawiane w styczniu czy w lutym, na 1 czerwca, jest po prostu niezgodne z prawem, ale też mogło docelowo narażać tych pacjentów na jakieś konsekwencje zdrowotne, ponieważ ci pacjenci ileś miesięcy czekali, aby się zarejestrować do poradni i dopiero dowiedzieć się, kiedy tą wizytę będą mieli ustaloną. Owszem, sytuacja była niekomfortowa, natomiast jeżeli NFZ przeznaczyłby takie środki, jakie my proponowaliśmy, jakie sugerowaliśmy, wtedy poradnia kardiologiczna byłaby otwarta 5 dni w tygodniu, pacjenci przyjmowani byliby w systemie ciągłym i nie dochodziłoby do takich sytuacji, jakie obecnie miały miejsce. Natomiast NFZ nie wyraża na to zgody, cały czas obcina nam środki finansowe i chętnie byśmy widzieli Państwa urzędników z NFZ-u, którzy byliby tutaj w szpitalu, wytłumaczyli pacjentom, dlaczego ograniczają dostępność do specjalistów, dlaczego coraz mniejsze limity są na leczenie pacjentów w północnej części województwa. No, chcielibyśmy uzyskać na to odpowiedź. W niedzielne przedpołudnie w Gorzowie uroczyście odsłonięto popiersie Wincentego Witosa. Był on politykiem, 3-krotnym premierem rządu polskiego i działaczem ludowym. W uroczystościach wzięła udział m.in. minister Jolanta Fedak. Wielki to dla mnie zaszczyt, ale także osobista satysfakcja, że mogę odsłonić wraz z Wami pomnik Wincentego Witosa, pierwszy pomnik tego wybitnego polityka międzywojennego na ziemi lubuskiej. Chciałam serdecznie podziękować tym, którzy podjęli tą inicjatywę 3 miesiące temu i tak sprawnie, jak wszystko, co robimy w Polskim Stronnictwie Ludowym, na ziemi lubuskiej, w Polsce, uwieńczyli to dzieło sukcesem. Chcemy dodać koniczynkę do herbu Gorzowa, bo tam jest 3-listna koniczynka. Niech będzie 4-listna koniczynka. Niech przynosi szczęście dla władz tego miasta, dla władz powiatów ościennych, północnych, a także dla naszego województwa lubuskiego. Jako członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i mieszkańcy województwa lubuskiego chcemy, aby rola premiera II Rzeczpospolitej Polski oraz przywódcy partii Polskiego Stronnictwa Ludowego została należycie doceniona. Pragniemy ocalić od zapomnienia zasługi przywódcy narodu polskiego i premiera Wincentego Witosa, ukazać go jako wzór dla pokoleń naszego województwa. Idea budowy pomnika
znalazła uznanie i poparcie u wielu znanych osobistości w województwie, nie tylko, ale i w Polsce. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska zadaje publiczne pytanie, co dalej z budynkiem delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie. W planach jest sprzedaż nieruchomości położonych przy ulicy Przemysłowej. Zdaniem posłanki sprzedaż jest pierwszym krokiem do całkowitej likwidacji oddziału NFZ w Gorzowie. Stawiam takie zupełnie podstawowe pytanie, co to znaczy nie tylko dla gorzowian, ale też dla tych wszystkich pacjentów, którzy do tej pory korzystają z tego oddziału, załatwiając na przykład, rejestrując środki ortopedyczne, bo tu się odbywa zatwierdzanie tych środków ortopedycznych, na przykład słuchawki, czy pieluchomajtki, czy inne środki ortopedyczne. Tu jest też prowadzona rejestracja sanatoryjnych druków, wydawanie ubezpieczeń zagranicznych. Dzisiaj w tym oddziale jest zatrudnionych 8 osób. Sprzedamy za chwileczkę tą nieruchomość, którą kiedyś Kasa Chorych dostała od samorządu. I co? I będziemy musieli wynajmować pomieszczenia dla tych ludzi, żeby za chwilę może powiedzieć, że ten oddział jest nieefektywny, za mały i że jest drogi. Dlatego stawiam publiczne pytanie, czy za sprzedane pieniądze za ten obiekt będzie kupiony inny obiekt w centrum miasta o lepszej dostępności dla wszystkich pacjentów. I jeżeli, bo usłyszałam takie argumenty podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, że ta sprzedaż wynika z zalecenia pokontrolnego NIK-u, który mówił, że tu są wysokie koszty utrzymania tego obiektu, a mało osób, to stawiam takie pytanie, a może należało utrzymać też takie zatrudnienie, które pozwalałoby na przykład na to, żeby kontrole były prowadzone z delegatury lubuskiego oddziału. Brak wulgaryzmów na stadionach. Tego chce wojewoda Helena Chatka. Chodzi o wprowadzenie kultury na imprezach masowych, tak aby zaczęły na nie chodzić całe rodziny. Czy to jest możliwe? Naszym zdaniem nie, ale służby wojewody lubuskiego spotkały się, aby na ten temat podyskutować i znaleźć na chamstwo złoty środek. Bardzo mi się podoba pomysł, który był realizowany w Gorzowie Wielkopolskim. Pomysł, który był realizowany przez klub sportowy Żużla, gdzie po prostu klub zaangażował się w apelowanie do kibiców, żeby przestrzegali prawa. My chcemy, żeby kluby współpracowały z nami, tworząc pewną kulturę wypoczynku. Przecież kibice są klubami bardzo zorganizowanymi i kibice potrafią się świetnie bawić. Ja obserwowałam kluby sportowe, które śpiewały bardzo ciekawe piosenki, zagrzewające zawodników. No ja obserwowałam w Zielonej Górze i w Gorzowie, jak kibice zagrzewali do boju w czasie Żużlu i to było po prostu z humorem robione. Wiemy oczywiście, nie trzeba tego tłumaczyć, że używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym jest to wykroczenie. Zaczniemy na pewno od tak zwanych gniazdowych, czyli ci, którzy rzucają przyśpiewki, rzucają początek jakby to, co później śpiewa cały sektor, są tacy gniazdowi. My już w tej chwili jesteśmy z nimi po rozmowach. Doskonale ci ludzie wiedzą, że takich wulgaryzmów mają nie inicjować do śpiewania i tego robić nie będą. Będziemy nad tym pracować. Jeżeli nie będą potrafili tego zrozumieć, możemy również sięgnąć po środki oddziaływania karnego, czyli złożenie wniosku do sądu bądź nałożenie mandatu karnego. W tej chwili w zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych jest przewidziany projekt, gdzie policja będzie mogła nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego nawet do 2000 zł, również za wulgaryzmy. Także dysponując takim narzędziem, myślę, że ta walka z tym będzie o wiele prostsza. Nominacje, gratulacje, nagrody, a potem dobra zabawa. Pod takim hasłem obchodzony był w miniony weekend Powiatowy Dzień Strażaka. W tym roku ochotnicy i zawodowcy spotkali się na promenadzie w Santoku. Całość rozpoczęła uroczysta msza święta polowa.
Generalnie w takiej formule powiatowej co 2 lata odbywają się zawody powiatowe strażackie, ale biorąc pod uwagę, że zawody mieliśmy w ubiegłym roku, a dzisiaj akurat odbywają się zawody wojewódzkie, więc jest to taki dzień, w którym chcielibyśmy naszym ochotnikom podziękować za służbę dla naszego społeczeństwa, dla naszych gmin. Dzisiaj wszyscy już wiedzą, nie trzeba przekonywać, że to właśnie Straż Pożarna jest tą formacją, która stanowi podstawę zabezpieczenia nie tylko przeciwpożarowych działań, ale także wszelakich działań ratowniczych na drogach i nie tylko. Pamiętamy powódź sprzed roku na wiosnę, pamiętamy powódź zimową. To właśnie tam strażacy doprowadzili, spowodowali to, że nie doszło do przerwania wałów i do powodzi. Wszystkim strażakom i tym zawodowym, i naszym przyjaciołom, drukom, ochotnikom życzyć przede wszystkim też zdrowia tradycyjnie, ale myślę przede wszystkim jak mniej wyjazdów. Tak? Jeżeli one mają być, to oby były tylko na ćwiczenia, a niestety no, życie nie jest tak piękne, jakbyśmy chcieli. I jeżeli one już się zdarzają, to życzyć przede wszystkim tyle samo powrotów, co wyjazdów. A taki dzisiejszy dzień strażaka powiatowy tutaj w Santoku, to on ma, jakie ma za zadanie? Podziękować za tę służbę ciężką? Tak, przede wszystkim podziękować za tą służbę, za tą pracę na rzecz społeczeństwa, za te wyjazdy. Podkreślić też, żeby nasi strażacy pamiętali, że przełożeni nasi o nas pamiętają. Jest to okazja do wyróżnień, podziękowań i to temu głównie służy. I tutaj nie ma podziałów, że jeden strażak jest strażakiem zawodowym i drugi ochotnikiem. Nie, wszyscy jesteśmy strażakami. Myślę, że ten rok był szczególny, bo w tym roku walczyliśmy 2 razy z powodziem i to głównie strażacy nas pomagali w tych działaniach. Dlatego myślę, że wybraliśmy też dobre miejsce na to święto. Jesteśmy nad rzeką. Dzisiaj ta rzeka nie wygląda tak strasznie, jest dla nas bardzo przyjazna, ale no niestety bywa tak, że strażacy bardzo duże zaangażowanie musieli wykazywać, aby nie dopuścić do strat w naszym mieniu. To ten dzień ma podziękować, ale też mobilizować i integrować, prawda? Ja myślę, że podziękowań to już było kilka i robił to starosta, robiła to pani wojewoda, ale myślę, że ten dzień strażaka jest taki, że za całokształt działalności w trakcie całego roku i strażaków ochotników, i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, no należy się razem ugościć, myślę, że podziękować sobie wzajemnie za ten rok pracy. I to, co Pan mówi, na pewno potrzebna, to jest integracja wszystkich strażaków z całego powiatu. Międzynarodowy zlot kierowców aut ciężarowych, w skrócie KAC, po raz 9 odbędzie się w Deszcznie. 25 czerwca na miłośników dużych samochodów czeka niemało atrakcji, a wśród nich pokazy i turnieje dla kierowców i publiczności. W tym roku na uczestników imprezy czeka nowość. To jest kolejna edycja zlotu kierowców ciężarowych. Impreza będzie wyjątkowa, ponieważ w tym roku po raz pierwszy będziemy mieli pierwsze lubuskie mistrzostwa strongmanów. Duże ciężarówki to duzi, poważni mężczyźni, którzy będą zmagać się m.in. z przeciąganiem ciężarówki. Warto przyjechać, warto zobaczyć, bo nie tylko ciężarówki wspaniałe, ale również wspaniali mężczyźni, którzy będą te ciężarówki przeciągać, będą siłować się na różne sposoby. Jest to impreza wyjątkowa, warto zobaczyć najładniejsze ciężarówki z Polski, które do nas zjadą. Mam nadzieję, że i goście z zagranicy przyjadą, bo też takie zapowiedzi. Mamy około 100 ciężarówek i kilkudziesięciu strongmanów. Zapraszam wszystkich mieszkańców Gorzowa na paradę, która odbędzie się ulicami Gorzowa. Mniej więcej od godziny 11 ruszamy z placu z Deszczna. Do godziny 12-12.30 ten przejazd będzie ulicami centrum Gorzowa. To największa atrakcja tutaj dla mieszkańców. Tych, których te ciężarówki zainteresują, zapraszam na imprezę do Deszczna. Będzie to przede wszystkim pokazy ciężarówek, będzie koncert Gwiazdy. Gwiazdą tegorocznego zlotu będzie Norbi. Także podczas całej imprezy będzie bardzo fajna, przyjemna muzyka, mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, mniejsze koncerty, występy
innych artystów. Zapraszam serdecznie na tę imprezę. To wszystko. W tym wydaniu informacji życzę Państwu miłego i spokojnego wieczoru i zapraszam jutro tradycyjnie o 17:15. Do zobaczenia.